tutaj jest wianeczek, który robiła mi Asia, czyli mama Mateusza, jakieś myślę 3 lata temu. Nic mu nie dolega, wszystko z nim jest ok, więc po prostu zostaje na ten sezon. Odpadła mu jedna bombeczka, ale to się przyklei pistoletem. No i tutaj, słuchajcie, postawiłam na dobrym miejscu, właśnie znowu pod światło i znowu nie widać, jaka ona jest ładna. Jest taka, wiecie, choineczka, to jest, ja wiem, jakiś modrzew czy coś, nie mam pojęcia. To jest to, co w zeszłym roku kupiłam w Bisku za 14 zł na wyprzedaży poświątecznej, więc tak sobie stoi. Nie, to było jeszcze na wyprzedaży przed świętami. Teraz też muszę zajrzeć do Iska, czy czegoś ciekawego nie ma. Co prawda lampeczki to właściwie umarły i o czym przekonałam się dzisiaj włączając, więc dzisiaj dokupię lampeczki, żeby to się świeciło, no bo bez światełek święta są nieważne. Może nie być dużej choinki, ale lampeczki muszą być. Także zaraz je wyłączę, żeby nie rozlała się bateria. No i co, proszę Państwa, ruszamy w ten vlogmas, tak myślę. Tu na pewno jeszcze coś dojdzie, ale przy takiej ładnej pogodzie, co prawda już słońca nie ma. Dzień dobry, Moniu, tam widać Monię oglądam właśnie. I perypetie z kurtką. No ale no, ja znam ten problem, mnie tak kiedyś pralnia zniszczyła sukienkę, w której miałam iść na wesele w sobotę i w sobotę rano też mąż mi odebrał sukienkę i sukienki nie było, o, tak tylko powiem. No, także Zosia co prawda trochę dzisiaj bez fryzury, ale no wiecie, przynajmniej kolor się zgadza. Będzie pięknie. Tak jak powiedziałam, pogoda jest o tyle ładna, że jest trochę śniegu i rozjaśnia, bo w ogóle było piękne słońce, dzisiaj było cudownie, ale no jak widać na załączonym oblasku, już się to skończyło. Mam nadzieję, że coś tam widzicie, bo próbowałam sprawdzić. Słuchajcie, postawiłam telefon na statywie od lustrzanki. Obłożyłam go wszystkim, żeby w razie jak telefon spadnie, żeby mu się nic nie stało, ale mam nadzieję, że będzie wszystko ok, bo chciałam Wam pokazać. Ostatnio spodobał mi się taki monolook jeansowy. Spodnie w miarę dopasowane, co prawda one mają luźne nogawki, a czego już na pewno nie zobaczycie, bo tego już nie widać niżej. Natomiast tutaj góry mają dopasowaną, koszula jest w takim fajnym kroju, lekko dopasowanym, to znaczy krojem jest takim, wiecie, bliżej ciała, czyli slim fit. Natomiast w ogóle jest luźna, ona nigdzie nie jest opięta. I taki look mi się strasznie podoba. Jest idealny na tą pogodę, ponieważ dzisiaj jest zimno, bo jest chyba minus 8, ale nie ma wiatru, więc kurtka zwykła wystarczy, można, ja mam w ogóle takie strasznie, o, buty z futerkiem, pamiętacie je na pewno z zeszłego roku, które są na dość wysokim obcasie, ale to jest ten, z tej gumy takiej, wiecie, jak kauczuk, coś takiego, więc one są bardzo, ale to bardzo wygodne, więc można popierdzielać cały dzień w tych butach. Ja wiem, że powinnam je w pracy zdejmować, ale mi się nie chce, takie są wygodne. Zawsze mamusia powtarzała, że trzeba w szkole zdejmować buty, ponieważ buty się wygrzeją, przepocą i potem będą niestety ziębić, a nie ocieplać. Przy czym te buty są od środka wyłożone naturalnym kożuchem, więc jest duża szansa, że jednak się nie przegrzeją. Jest szansa, że wytrzymają kolejny sezon, bo są obłędne. Obłędne, obłędnie wygodne i bardzo, ale to bardzo ciepłe. I są na tyle zaimpregnowane, że nawet w śniegu się nic nie dzieje. Także dziewczyny, monolook jeansowy to ja na dzisiaj. W ogóle Gosia, zobacz. Gosia przed chwilą do mnie pisała z pytaniem, czy mam jeszcze ten sweter, który na Vinted jest wystawiony. Powiem tak. Już nie mam. Właśnie dostałam wiadomość, że Gosia kupiła sweter. Gosiaczku, on na Ciebie czekał i to nie jest żadna ściema. Ja dzisiaj przeglądałam swetry, bo robiłam porządek, wyciągałam następne rzeczy do zrobienia zdjęć i mówię sobie, to jest niemożliwe, żeby ten sweter jeszcze wisiał na stronie, na Vinted, że on jest tak piękny, to jest tak piękna wełna, to jest mohair łączony co prawda z akrylem, ale to dobrze, bo mohair sam jest gryzący. Mówię, to jest niemożliwe, że on jeszcze wisi i że nikt go jeszcze nie kupił. I Gosia do mnie pisze, czy ja mam jeszcze ten sweter? No powiedzcie, czy to nie jest sprzężenie dusz? To jest sprzężenie serc i dusz wszystkiego naraz. Gosiu, prawdopodobnie dzisiaj jeszcze do Ciebie wyjdzie, chyba że napisałaś, że z racji wyjazdu chcesz, żeby go wysłać później. Jeszcze nie czytałam korespondencji, ale jest, jest Twój i ja już go nie mam.
wyszedł nam z tego taki cudowny comfort food. To jest tak proste, banalnie do zrobienia i tak szybkie. Jak macie w domu 19-latkę, która obierze ziemniaki w trakcie, jak wracacie z pracy, to to jest kwestia 25 do pół godziny. Każda gospodyni zna taki patent, więc nie ma tu się nad czym rozwodzić. Chodzi mi tylko o to, że dla osoby takiej jak ja, która uwielbia takie proste danie, proste, naprawdę proste, które zajmuje mało czasu i przede wszystkim robi się w jednym garnku, no to to jest ratowanie życia na co dzień po tym, jak się przychodzi późno z pracy. I jako, że widzicie, że tutaj są ziemniaki, no to już wiadomo, że nie jest to dieta keto. Ale będę Wam właśnie w weekend robiła film, będę nagrywała, nie wiem czy go skończę, bo mam do nagrania w weekend 3 filmy, w tym 2 współprace, o których jeszcze nie mówiłam. I bardzo chcę nagrać właśnie 3 filmy w niedzielę, między innymi ten film o diecie ketogenicznej, w którym będę mówiła, jak bardzo wpłynęła na mnie dieta ketogeniczna, jak dużo dobrego dla mnie zrobiła. I jak dzięki niej mogę bez wyrzutów sumienia raz na jakiś czas zjeść sobie ziemniaki. Nie to, że to nadal będzie dieta keto, no bo to nie będzie dieta keto, tylko chodzi mi o to, że jak pięknie takie długotrwałe niejedzenie węglowodanów spowodowało, że mój głód na cukier tak się unormował i tak pięknie wyrównały mi się hormony, że naprawdę od czasu do czasu spokojnie jem sobie wszystko to, co na diecie ketogenicznej jest niedozwolone, czyli wszelkiego rodzaju węglowodany, dobre węglowodany, a uważam, to jest takie, wiecie, moje wewnętrzne przekonanie, moje prywatne, że ziemniaki zimą nie są niczym złym, pod warunkiem, że nie jemy pół kilograma ziemniaków na obiad. Tutaj na danie dla 3 osób jest 400 gramów tych ziemniaków, więc zakładając, że każdy z nas zje tyle samo, no to 130 gramów, no dobra, ja nie jestem z matematyki, dobra, nie chcę mi się liczyć teraz, w każdym razie, no wiecie, 400 na 3. I to są jedyne dzisiaj węglowodany, które ja jem, znaczy są tutaj jeszcze w kapuście, ale to są takie, wiecie, węglowodany z kapusty, to nie ma w ogóle o czym mówić. Ja, żeby jeszcze bardziej mi to smakowało, dokładam sobie ser sałatkowy, naszą fetę, prawda, z biedry. Pszenkowi nie dokładam, bo on nie chce. Ja ostatnio w ogóle jestem miłośniczką buraty. Jadłyście kiedyś buratę? Bo ja się przyznaję, że ja jem od 2 tygodni. Także jestem niedokształcona w temacie buraty. Ale jestem zakochana w tym serku, który wygląda jak mozzarella, ale jednak w środku jest zupełnie inny. Także ja sobie dokładam parę kosteczek tego. Pszenkowi burleta nie podeszła, także jemu nie dokładam. Dziewczęta, idziemy jeść, a potem będę zmieniać zasłonki już na zimowe. I to będzie takie moje wejście dzisiaj właśnie w przygotowania do ubierania mieszkania na święta. Nie chcę absolutnie tego robić naraz, nie chcę nawet spróbować tego zrobić w pierwszym tygodniu. Nie chcę, żeby ten nastrój, który się buduje podczas dekorowania domu, tak sobie rósł, rósł i rósł. Nie wyobrażam sobie, żeby z jesieni nagle przejść 1 grudnia w choinkę, więc nie zamierzam przechodzić. Dobra, jemy i do zobaczenia przy oknie. Mamy to, proszę Państwa. Specjalnie oczywiście nie zapalam światła, żeby było jak najbardziej wieczorową porą. Żeby był klimacik i zobaczcie. No, tu jest ta pani, co porusza wszystkim. Są prawie idealne na długość. Troszkę tutaj leżą na podłodze. Tutaj bardziej widać, ale mnie to nie przeszkadza. Larsoniu, przejdź, kochana, przejdź.
Zobaczcie, o. Tak to widać. Na razie ich nie będę przycinać, bo to jednak daje urok, taki leżący troszeczkę materiału na podłodze. Zobaczcie, one są naprawdę półtransparentne, dlatego tak jak mówiłam, one mi się nie przydadzą latem. To są dla mnie typowo zimowe zasłonki, ale wyglądają tutaj przecudnie. Gałąź już jest ubrana i tak się udało, że akurat serduszko jest dokładnie w tym samym kolorze, w którym są, ja bym powiedziała, że bardziej firanki, bo ciężko nazwać zasłonką, to są firanki. O, widzicie, jak ręka prześwituje? Także to są zdecydowanie firanki. Tu jeszcze niestety nie dało rady, znaczy dało radę wymienić baterię w gwieździe, natomiast okazało się, że chyba coś się tu popsuło i to nie jest kwestia baterii, tylko one po prostu umarły, te światełeczka, więc te tutaj kupię inne, żeby je opleść. No ale dziewczęta, mamy to! Czyli trzeba stwierdzić już z całą stanowczością, że grudzień się zaczął. To prawda, w tym roku nie ma gili na oknie. Pamiętacie gile? Pamiętacie, jaki zdziwienie i rozkminę wśród Was wzbudził tytuł vloga? Czyli są gile na oknie, czy jakoś to tak było? Ja już nie pamiętam, która to z Was wtedy się śmiała, że myślała, że to o inne gile na oknach chodzi. Także było zabawnie. No. Mamy to, prawda, Larciu? Mamy to! Larcia tam uważa, że nic się specjalnie nie zmieniło i nie ma się czym ekscytować. Prawda, Lala? Jeszcze tobie się czerwona kokarda należy. Abyś się przyznała, powiedziała dziewczynom, że ty codziennie chodzisz teraz na spacery w czerwonej chustce na szyi. Nikt nie widział? Gdzieś tam we vlogu w nocy było widać wieczorem na spacerze, ale chyba nikt nic nie powiedział. Nie zauważyły dziewczyny twojej kreacji. Jak tata, ładnie jest? Uważam. Może byk? Może byk. Uważamy, vlogmas za rozpoczęty i święta już prawie są? Roztwarte, czekasz tylko, aż wszystko mi Mikołaj wpadnie. A Mikołaj, nie mógłbyś jakichś prezentów już przynieść teraz? Mikołaj? Ty Mikołaj. Ja Mikołaj? Ja, no jo, ty Mikołaj, jo. A wszystko mi nie przejdzie. Nie, o, no to jest duży problem. Mhm. No zobaczcie, no, tam pięknie, tu stoi suszarka, no samo życie. Może się kiedyś, ojciec, dorobimy takiego mieszkania, w którym można będzie suszarkę zamknąć w osobnym pomieszczeniu. Jak ty myślisz, dorobimy się kiedyś takiego pomieszczenia, takiego mieszkania, takiego domu? Mikołaj przyniesie. Ale takie to mieszkanie to przez komin nie przelizie. Jaki trzeba mieć komin, żeby takie mieszkanie mieć? A pierdziele. Ojciec, jest was dwóch, wiesz? Co? Bo ty jesteś w drzwiach, a drugi ty jest w lustrze. Te, tutaj, w tym lustrze. No, ale teraz dopiero zobaczę, wiesz, jak to śmiesznie wygląda? Ja pierdzielę, tam nie zaglądaj, bo tam twój sobowtór mieszka. Wiesz? Mhm. Może się przywitam, bo tak nieładnie. Przywitaj się. No, dawaj, nagramy, jak się przywitasz. No, chodź zobaczysz, ty też tam jesteś. No, tam taka koleżanka twoja jest, taka sama jak ty. No. Ogon się cieszy? Tak, jesteś taka sama? Świeczuszka za chwilę tam zgaśnie, ja ją tylko tak, wiecie, żeby było miło i urokliwie na chwilę włączyłam, ale niestety przy oknie tutaj nic nie może być. Zastanawiałam się właśnie, dzisiaj widziałam w Biedronce takie, to wiecie, te plastikowe, takie oszukane świece. Taka całkiem spora, kosztowała 14,99, czyli w sumie jakby tak dwie tutaj postawił, to za trzy dyszki by opękał taką świetlną dekorację na parapecie, a niestety no, świeca na parapecie to się wielokrotnie już źle kończyło, także nie zamierzam próbować. Ja i nasze firanki tutaj żegnamy się z Wami. Do jutra vlogmas uważam za rozpoczęty. Niech nam będzie pięknie w tym grudniu, niech nam wszystkim szeroko tutaj goszczącym na vlogu, niech nam wszystkim będzie pięknie, niech ten grudzień będzie cudowny, rodzinny, spokojny, dostatni. Tego Wam i sobie życzę. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Buźka, pa, pa.